Mariusz Błaszczak powoła wojskową agencję zajmującą się zakupami dla wojska. Według szefa MON jej najważniejszym zadaniem będzie przeanalizowanie potrzeb, a później zakup sprzętu gwarantującego bezpieczeństwo. Jego zdaniem obecny system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi wymaga zmiany. Wkrótce do USA uda się też polska delegacja, by negocjować cenę zakupu baterii Patriot. Błaszczak podtrzymuje też deklarację, że program Wisła jest jednym z priorytetów Ministerstwa Obrony Narodowej. Wojciech Pokora nie żyje. Aktor zmarł w wieku 83 lat. Był związany z warszawskimi teatrami dramatycznym Nowym i Kwadrat. Wykładał w Akademii Teatralnej w Warszawie. Widzowie pamiętają go z telewizyjnych kabaretów Olgi Lipińskiej. Popularność zdobył rolami komediowymi. Grał w takich produkcjach jak CK Dezerterzy, Zmiennicy czy Alternatywy 4. Rośnie liczba cudzoziemców ubiegających się o zezwolenia na pobyt w Polsce. W zeszłym roku ubiegało się 192 tysiące obcokrajowców spoza Unii Europejskiej. Większość, około 62% wszystkich wniosków, złożyli obywatele Ukrainy. Oprócz nich także Białorusini, Wietnamczycy, Hindusi i Chińczycy. Z krajów Unii głównie Niemcy i Włosi. Najczęściej cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski za pracą. Zatrudnienie znajdują głównie na Mazowszu, Dolnym Śląsku, w Małopolsce i Wielkopolsce. Urzędy wydają 85% pozytywnych decyzji. Archeolodzy w Egipcie odkryli grobowiec liczący sobie około 4400 lat. Zdobią go malowidła ścienne przedstawiające kapłankę Hetpet. Pomagała ona kobietom w porodach, była wpływową osobą i utrzymywała silne związki z pałacem. Odkrycia dokonano w pobliżu słynnych piramid na równinie Giza. Malowidła ścienne są w bardzo dobrym stanie. Przedstawiają Hetpet w różnych scenach łowieckich lub związanych z rybołówstwem. Kamil Stoch, drugi w Willingen. Polak wygrał za to turniej Willingen 5 i został liderem Pucharu Świata w skokach narciarskich. W niedzielnym konkursie najlepszy był Norweg Johan Andre Forfang. Oprócz Stocha na podium znalazł się także Piotr Żyła. Dawid Kubacki był siódmy, Maciej Kot ósmy. Druga seria odbywała się w zmiennych warunkach. Nie poradził sobie z nimi Niemiec Richard Freitag. Dotychczasowy lider Pucharu Świata ukończył zawody na 28. miejscu.